Witam pana, panie Janku. No, zdrowy jestem, panie Janku. Mam pytanko do pana. Czy w pana karierze zdarzył się taki mecz, gdzie Ruch występował z pozycji teoretycznego faworyta i musiał wygrać? No to wie, to wiele razy to się zdarzyło, no ale... Jak to wychodziło w praktyce? Różnie, różnie. Bo dzisiejszy mecz Ruchu z Wartą należy do takich pojedynków, gdzie trzeba wygrać, żeby podtrzymać tą serię trzech spotkań. A takie trzy wygrane mecze pod rząd zdarzały się? Niejednokrotnie na pewno. No to coś tam, no nie pamiętam już teraz tego, ale o wszystkim i tak decyduje boisko. My możemy sobie tam mówić tak czy tak, że chcemy wygrać, jesteśmy faworytem. No niestety boisko decyduje o wszystkim. Będziemy lepsi na boisku, to wygramy. A zwycięstwo w Rzeszowie wlało w pana niebieskie serce otuchę. To zwycięstwo będzie ważne, jeśli dzisiaj będzie pozytywny wynik. To będzie zwycięstwo ważne. I tego się trzymajmy, jak mówi pani Karolina Godzińska. Dokładnie tak. Dziękuję. Właśnie.